Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem sobie ja, MCO, to przed wami Panie i Panowie Seiyusam, pierwsze starcie. Jest to pierwsza gra, Panie i Panowie, pierwsza gra Seiyusam, która została wydana, jak widzicie, mamy ją w polskiej wersji językowej. To nie będzie długie, ponieważ nie ma muzyki w menu. Zaraz zaczniemy, będzie oczywiście intro i wszystko. To jest oczywiście kontynuacja naszej serii Seiyusama 3 BFE, to jest chronologiczna kontynuacja tamtej gry i tu właśnie pojawimy się w timelocku, przez który przeszliśmy na końcu właśnie serii Seiyusama 3. Jest polski dubbing, jest bez nadziei, bo jest zarazem lepszego, ale postaram się dać napisy po prostu to, co sam mówi, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Dobra, zaczynamy, jest to wersja klasyczna, jest to kompletny powrót do przeszłości. Zaczynamy typ normalny. Decyzja, kogo wysłać, jest oczywista, panie i panowie. Oczywiście jest to sam Sirius Stone. I tam pisało, że musieli wybrać, kogo wysłać w przeszłość, tak? Decyzja, kogo wysłać, była oczywista. Wy nie mieliście decyzji! Nie mieliście możliwości wyboru! Wszyscy umarli! Oprócz sama! Wszyscy! Wszyscy! Nie mieliście możliwości wtedy. O, dobra, słuchajcie, stoję przed tym timelockiem, no wyślijmy tego, bo mi się wydaje, że on będzie najlepszy. Tak mi się zdaje, że ta osoba da radę akurat, nie? Nie było takiej możliwości. Zobaczcie, to piękna grafika tych gór. Jeżeli jesteście cięci na grafikę i Battlefield to wasza ulubiona gra na ziemi przez grafikę, to nie grajcie. I nie oglądajcie tej gry, krótko mówiąc. O, widzicie? Przyszły jakiet? Sekretną? I cofamy się do starożytnego Egiptu. Przez właśnie ten sam portal czasowy. W tym samym miejscu. Chyba w tym samym miejscu. Wydaje mi się, że w tym miejscu walczyliśmy z bossem w trójce. Że w tym miejscu, w którym walczyliśmy w trójce, było właśnie Hatshepsut, jak to się nazywa, co mówiłem, Hatshepsut. Ta świątynia właśnie, którą w ogóle można zwiedzić na ziemi, czy wiecie, że to jest w ogóle prawdziwe? Taka ciekawostka. To mamy kolejny sekret, widzicie, tam mamy palmę z serduszkiem czerwonym. I my się pojawiamy, bez okularów, bez jetpacka, bez broni, tylko z pistoletem. Mamy oczywiście Netrixę, wszystko na zielono, nóż wojskowy. I mamy oczywiście Kolta naszego. Gotów do walki. Gotów do walki. Dobrze, sekretów na tym poziomie mamy kilka. Postaram się znaleźć wszystkie. Jak dobrze pamiętam, ja jestem w stanie znaleźć wszystkie. I pamiętam, gdzie były wszystkie. Ten hat mi się wydaje być trochę za duży. Czy ja to mogę pozmieniać? Wiecie co? Dobra. Ogarnę sobie to później. Żeby to jakoś zmniejszyć. Zobaczymy. To oczywiście będzie mi przeciwnika od razu. To Gnar będzie, z tego co pamiętam, tak. Dobra, tu mamy jeszcze jednego pana. Bez głowy i właśnie Gnary. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, jak oni wyglądają. Patrzcie, jak Gnar się w ogóle tak zmienił. Przez całą tą serię się tak zmieniały te postacie, że wow. Szukaj między wersją klasyczną a wersją HD. Okej. Czekam aż buza minie, bo oczywiście jest tutaj
interesujące, jak widzicie. Pozmieniałem klawisze. Ogólnie normalnie mamy skok, czy tam przeładowanie. Strzał mamy pod kontrolę chyba. Skok i strzał jednocześnie mamy pod R-ką. Wszystko jest podejrzane. Ok, chodźmy na górę, póki jest burza. Pokażę wam nawiązanie, które było użyte w Sims 4. Na początku pojawili się przeciwnicy, nie? To się stanie, czy już się stanie, bo nie ma burzy? No nic, nie, jakby była burza jeszcze, to by dostali piorunem, krótko mówiąc. A już nie dostanę, bo nie ma burzy, spóźniłem się, no mniejsza. Tu ktoś biegł. Tutaj, no. To za koleś. Dobra, po kolei sekiety, bo się pogubię oczywiście. Pierwsze co, tutaj skaczemy na bok i mamy ammunition! Hello! I hops, nie dostaliśmy obrażeń, okej. Jedną drugą stronę, to jest amunicja do rakietnicy i też dzieją po samą rakietnicę. Spróbuję nagrać dwa odcinki, spróbuję nagrać dwa poziomy na ten odcinek. Nie mam pojęcia, zapomniałem w sumie ile jest poziomów w ogóle w Siriusie, więc nie powiem wam ile odcinków wyjdzie. Ale ogólnie poziomy będą w miarę szybkie, w miarę krótkie. Szczególnie, że wiem co robię. To się nazywa siła ognia. Ten dubbing będzie przerąbany. O Boże, już mnie beka ciśnie. Wow, 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 guys, calm the... O, pierwsze obrażenia w tej grze, o nie. Guys, calm the fuck down. Pierwszy raz ogólnie chyba gram wersję klasyczną na... wyrzutnie rakiet, piękna wyrzutnia rakiet swoją drogą. Pierwsza z gra normalu w ogóle w wersję klasyczną, więc może być interesująco. Okej, to rozwalamy naszą wyrzutnią rakiet. Poszli też... Sorry panowie, wiem, że to jest Krotim, ale muszę pozabijać, bo punkty i wszystko, nie, wy się nie liczycie do punktów. A, no to trudno, chyba do przeciwników się chyba liczę, nie jestem pewny. Bierze amunicję i idziemy dalej. Krotim rządzi! Powiedziałem mi po prostu bekę przez całą serię z tego dubbingu, także... Ja wolę się śpiać niż płakać. Sorry guys. Przykro mi. Tu mamy kolejny sekret. Co? A nie, to się nie, to nie wybucha się. To się dotyka po prostu. To są moi fani. Nie bójcie się, jakbyście mnie spotkali kiedyś na żywo, po prostu to jest taka forma powitania, nie? Jeżeli jesteście nowi na kanale, to po prostu strzelamy sobie w głowę z pistoletów jako powitanie, także tak to po prostu wygląda między nami, także nie bójcie się po prostu wyciągnąć pistolet, jak będziecie przy mnie i strzelić mi w głowę. Pamiętajcie o tym, nie? Oczywiście żartuję. Dobra, teraz idziemy po dwa sekrety. Pierwszy sekret będzie tam. Nie, jeden sekret w sumie. A drugi sekret jest takim sekretem, który się nie zaliczy do sekretów. To było dużo słów, które jeszcze więcej słów, które ja umiałem powiedzieć. Dojdziemy do końca tej rampy i pojawią się cztery biomechanoidy. Jak pamiętacie, na ostatnim poziomie w Siriusie 4 wchodziliśmy pod górę z sekretu, znaczy z misji pobocznej, i tam były cztery biomechanoidy, które stały właśnie. Czerwone. Tu będzie dokładnie tak samo. I to będzie to jest najlepszy model biomechanoida, jaki był kiedykolwiek w Siriusie. No i teraz co? Po kolei podchodzimy i łoimy. Tu sand whale'ów nie ma, nie ma nic takiego, nie musimy się martwić. Ten Sirius sam jest znacznie prostszy niż trójka i czwórka. Znacznie. I oczywiście 5 rakiet pamiętamy, 5 rakiet nieśmiertelne. I leży kolega. Dobra. Patrzę po klatkach, bo coś mi tak dziwnie to wszystko działa. Spadają mi klatki jak strzelam do nich, co? No to będę musiał tym popracować w takim razie na następny odcinek. Coś tu jest za dużo w takim razie ustawione. Moje biedne rakiety, no cóż. Na następny odcinek postaram się ogarnąć to wszystko, bo chyba wykręciłem tylko Siriusa na zbyt duże obroty, krótko mówiąc. Zobaczcie, jak wygląda biomechanoid. Prześlicznie. Także przeżyjemy ten pierwszy odcinek, ok, razem, a ja potem po prostu na innym save odpalę ten pierwszy poziom, zobaczę co ma lag. Jak nie będzie, to po prostu zostawię takie ustawienia, jakie ustawiłem poza odcinkiem, także ten odcinek ogólnie widzicie w momencie, w którym jestem na wakacjach. Także jestem online, piszcie komentarze, komentujcie, subskrybujcie, ja będę oczywiście cały czas dostępny, także na spokojnie.
No i teraz tak, jak weźmiemy, to nic się nie stanie, albo będzie w tym to drzewko w ogóle ruszymy. Zniszczymy, znaczy... Okej, okay, mniejsza, poczekajcie. O, pojawią się hajpie, dodatkowo. I walka z nimi pod to światło jest paskudna, to trzeba przyznać. I te hajpie są bardzo, bardzo fajne, ponieważ... jak damy im wystarczająco dużo obrażeń, nie? To one spadają na ziemię i będą chodzić i nas atakować. Nie, że będą cały czas latać, albo będą nas szarżować. Jak w trójce, bądź czwórce, z tego co pamiętam. Tylko faktycznie będą chodzić i nas jeszcze atakować bez latania. To jest mega fajne. Nie wiem, od czego to zależy, żeby zaczęły chodzić, nie? Znaczy, no, na kogoś jest za dużo przeciwników na tym, na ekranie, co jest? Niesamowite, żeby taka gra lagowała. Wersja Steam, am I right? Dobra. Zakładam, że i tak pominę jakiś sekret, ale nie powinienem. Bo chyba wiem, gdzie są wszystkie. Dobra. Rozwaleni. My się możemy wracać. I wiecie co? Spróbuję coś z tym grafiką zdziałać teraz, wiecie? Spróbuję. Zobaczymy. Może mi akurat wyjdzie. Opcja renderowania w takim razie. Nie da się niestety wziąć... tutaj tego. Okej, okay, no... jakość tekstur na 32 bity, niech będzie. Wielkość tekstur... ogromne. Nie wiem, czego to zależy. Małe, zastosuj. Okej, okay. Ale tu było jeszcze, z tego co pamiętam, opcje zaawansowane. Opcje renderowania, no właśnie, o. Małe sobie weźmiemy, małe, wielkość animacji, dobra, no normalne weźmy. Bądźmy realistami, weźmy na normalne. Wspomaganie filtrowania, sposób falowania, określa falowanie dla tekstu w czasach subitowych. Nie będzie wysokie wprowadzenie. Silna dyfuzja. Silnie włączone, ok, sposób filtrowania, wspomaganie zwiększa chwili filtrowania. Normalna jakość. Chyba 30-bitowe skompresowane, czy optymalne, niech będzie. Jakość efektów, jakie zastosuj. I zobaczmy teraz. To nie jest źle, powinno być ok teraz. Przez ta gra nie musi mieć wielkiej grafiki, ta gra i tak ma grafikę słabą, także... wiecie, o co chodzi. Cytchyjska hajpia wiedźma. O mój Boże. O mój Boże, gdzie mi w ogóle wróciło? Czy możemy iść, jak mamy odpalony komputer? Wezmę teraz trochę w lewo. Wywaliło mi grę, dlaczego? Bo teraz muzyka jest w menu, a wcześniej nie było. Okej, okay, pokonałem hajpie. Wróciliśmy już, panie i panowie. Gra może wyglądać inaczej przed chwilą? Znacznie inaczej? Ale mam nadzieję, że będzie wyglądać ogólnie szybciej. Ogólnie przez cały ten film FPS-y będą się różnić, bo teraz mam 60, wcześniej miałem 200, 180, bo różne ustawienia miałem. Ten pierwszy odcinek to jest ogólnie straszny mes, ale miejmy nadzieję, że z następnym nie będzie coraz lepiej, bo tego Siriusa ma ja bardzo chcę przejść. O, i co się właśnie dzieje? Widzicie to? W tamtym kierunku patrzy jest 30 FPS-ów, w tamtym 60. Co się dzieje? Okej, słuchajcie, zmieniłem na 720p ogólnie rozdzielczość całej gry. Mam nadzieję, że to jakoś tematycznie nam tego nie zepsuje. Gada jej laguje, ale hej, przejdziemy ją razem. Przeszliśmy sobie sama 4 na lagach? Przejdziemy i to na lagach. Spróbuję to ogarnąć na następny odcinek, obiecuję, ale... zobaczymy, jak to będzie, okej? Okay? Po prostu. Tu jest kolejny sekret, nie wiem, czy tu jest ostatni sekret, tu jest dwójka. Tak maleńka. Tak maleńka. O Boże, jakie teksty gościu sali, to jest niesamowite. Miejmy nadzieję, że tak będzie po prostu, lepiej. Później. Zobaczymy zresztą. Jeśli grali wersję HD, Fusion, no nie? To gra działa znacznie lepiej. Nie będziemy się przesiadać? Chcę przejść Classic i przejdę Classic do końca. Tu wchodzimy, jak patrzę na tego kulta tutaj, wszystko laguje. Patrzę tu, nic nie laguje, no nie? Tu coś było jeszcze, nie? Chyba na dole gdzieś. Pochowane. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie było jeszcze jednego sekretu. Nie, tu się po prostu wychodziło. To nie, nie, tu nie było nic. Po drugiej stronie też nic nie było? Nie, po prostu są wyjścia dodatkowe, nic więcej, okej. Okay. Beam me up, Scotty? O, wy! Wy tu czekacie na mnie. Przeciwnicy ukryci. O, zbijam kolta i wszystko działa, nie?
What the hell? Dobra. Jest fajnie, póki ktoś nie straci oka. Jest fajnie, póki ktoś nie straci oka. O jany. Siema, panie bombiarz. Siemanko, siemanko. A może to przez nagrywanie? Nie mam żadnego pojęcia, aby co chwila save, żeby nie wywaliło mi gry. Jak wrócę z wyjazdu, to postaram się to ogarnąć, także nie bójcie się, tu jest koniec poziomu ogólnie, przynajmniej zaraz, jeszcze musimy zrealizować oczywiście strzelbę, jak to tutaj jest. Opsa. Tak, maleńka. Tak, maleńka. No jest, bo ja... O, ty, jeszcze z tyłu. No nie pamiętam już tej gry aż tak dobrze. Ale to jest oczywiście najlepsza gra, żeby po prostu robić bunny hopy i strzelać przeciwników, czego brakowało mi do Wii w samach, trzeba przyznać. I leci nasz kościotu, który ma, to jest jego najlepszy model w całym Siriusamie. Fight me! Dobra, to chyba coś było schowane, bo tam jest koniec poziomu już na 100% z tego co pamiętam. Nie wiem, nie wiem. Nie, guziki chyba na następnym poziomie są do wzięcia. Koniec poziomu pierwszego! Whee! I sekretów, nie wszystkie? Wszystkie 7 na 7! Pierwszy raz w Siriusamie! Jak dla nas, zajebiście, okej. Okay. Idziemy na kolejny poziom. Nie pamiętam ile jest poziomów, serio nie pamiętam. Ale drugi poziom nazywa się Piaszczysty Kanion. Hopsa. I kamikadze, panie i panowie, poznajcie oryginalnego kamikadze. Dźwięk jest dalej ten sam. Uch, uch. Co to było? Nie, Krotim, ja przepraszam. Ło, co? Jeżeli go zatrudniliście do dubbingu polskiego, że w sumie to lubimy Polaków, nie? Krotim bardzo lubi Polaków. Zatrudnimy jakiegoś losowego typa, który będzie grał Siriusama. Ale będę się śmiał i srał na ten dubbing jednocześnie. I ja to wiem. Nie będę każdego sekretu na każdym poziomie ogarniał, dlaczego po prostu ich nie znam. No nie? Ta! Ten wypakowany kamikadze! Wybucha po śmierci. Dzięki za podpowiedź. O rany. Powinienem w to grać w ogóle na starym komputerze, nie? 4:3, najniższa jakość możliwa, wszystko. Stare metody nie są dalej takie same. Dobra. I teraz tak, czy tu jest sekret? Wiem, że sekret jest chyba tam z boku, ale w wersji Fusion, bądź chyba w Fusion i wersji HD, tu się wchodziło na drugą stronę. Czy tu można dalej wejść na drugą stronę gdzieś? Nie można tu na drugą stronę wejść. A tam jest sekret ukryty normalnie. Nie wiem, czy trzeba jakoś inaczej przejść, coś rozwalić teraz w tej wersji klasycznej. Wiem, że tam był sekret w nowszych wersjach po prostu. I tu się chyba pojawiały hype, bo są w środku. Nie, są w środku. Panie tak. Jeszcze jedna? Goni mnie! Ewolwerem. Wiecie co lubiłem kiedyś robić? Prosto. Tu mamy sekret, mamy sekretny papirus, który dalej nie wiem co robi i nie wiem po co jest. Ale uwaga, wchodzimy w roczne dzieje. Nie, to papirusu? Przecież tu był! Ej, no halo! Ja wyglądałem przerażająco w tym gle, trzeba przyznać. Tu papirus był! W nowszych wersjach. Ale się klasyk różni od tych remasterów. Holy shit! I ta wersja oczywiście jest straszniejsza od reszty. W nowszych wersjach można przez to strzelać! Tutaj bez głowy dupki! Bez głowy dupki! A będę miał bekę! Mam nadzieję, że tak samo będziecie mieć bekę z tego dubbingu jak ja. Mam taką szczerą nadzieję. Kula! Tak jest. Pięknie. Czy to ja go zwalę wyskoczyć z tego żabka? Otóż nie! Mogę tylko amunicję zabrać, trochę coś było. To jest tabletka. W sumie tyle. Pan co jeszcze mamy, jakbyśmy stracili. Tu za rogiem powinien być przeciwnik. No jego słyszę już. Tak jest. I tu powinny być żabki. Nie wiem, nie widzę. To są kamikadze. I od nich się nie da uciec, bo nie możemy w tej wersji biegać, no nie? Tak jest nasz chód.
Tak jest nasz bieg. Tak, są żaby, okej. Tobigan, co? Skąd, co? Tu był zawsze Tobigan? Czy on się pojawił tylko na chwilę? Czy przez to, co? Tajna zbrojownia? Czemu to się wysunęło normalnie? I am confusion. My sporo broni, jak na start. Siema! Czemu mi się nie zmieniło na czas? Tu jest kolejny sekret, jak pamiętam. Woohoo! Ten Sirius tam jest dynamiczny! Zajebisty jest, Boże! Podziało się tyle w tych kilku sekundach, że ja pierdziu! Skaczemy tu. I po pancerz. There we go! Kolejny sekrecik z głowy. I na naszą... Kocie! A się zesrałem! Zapomniałem o tym! Co za skurwysyn! Wow, okej! Panie i panowie, stare dzieje w Siriusamie! Nie ma co! Nie ma, że boli! Dobra, fajnie, 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 słyszę cię! Widzę cię! Strzelam do ciebie! Frajerze! Ogólnie w grobowcu Ramzesa, to będzie taki poziom chyba Ramzesa, nie? Będzie można fajnie tik zrobić. O w dupę! O w dupę! Co? Zablokował mnie z drugiej strony, co za chuj! Ej! Ja pierdzie, jak ja mało pamiętam! Ja bym się bał, to będzie bułka z bossem na końcu, jest już sama HD. Tak, już się zesrałem dwa razy! W ciągu minuty! What? Cię pamiętałem akurat z po prawej stronie. Ty mnie nie zaskoczyłeś. Wypuśćcie mnie z tego pierdolnika. Dziękuję. Nie wiem, na amunicji mam, no bo mimo, że mam ją co chwila. Strasznie dużo. Gdzie jest Gnar? Tutaj, dobra. Dobrze, panie Gnarze. I nie reaguje mi przynajmniej teraz gra. Także deal with it, taka będzie jakość, dopóki tego nie naprawię. Może jakieś, nie wiem, widescreen fix? Czy fix na simową wersję? Jeżeli takie coś jest, to oczywiście to znajdę i zainstaluję. Jeżeli nie, to deal with it. Dla ciebie idealny experience, jak to wyglądało kiedyś. I tak, w sumie mogę powiedzieć, że jestem jedną z niewielu osób w Polsce, która nagrywa Siriusa ma w wersji klasycznej. W wersji klasycznej, podkreślam. Jest i byczek! Jak on zapieprza w tym Siriusie klasycznym! Nie, o kurde, ani chwili spokoju! Może dlatego, że jestem przyzwyczajony w ogóle do tych nowych byków, nie? On zapieprza jak zły! Jesus! Wow! Nie mam pytań! Tu będzie biomechanoid, nie? Jest biomechanoid niebieski. I parę gnarów. Dobra. Zaczynam oganiać, że teraz kręcenie tym kółkiem jest w drugą stronę niż w nowych Siriusamach. Myślałem, że wszystkich trzasę na nas. Będzie druga kula, jak widzicie, jest u góry już pokazana nam. Tam jest sekret kolejny u góry. Wiesz, cię zgniecie. Powinno przynajmniej, oh shit. Oh shit! A widzicie, oni się kręcą dookoła nas, stary. Ale się zatrzymują. Nie to, że latają dookoła nas, ja na przykład idzie, oni idą na nas, my idziemy tak, oni od razu tak. Nie, tak nie ma tutaj. To jest bardzo dobre. Tu się na górę skakiwało. Ale skocz tu sam. Sam, nie jest tutaj sam, okej. Okay. O, come on, bro! Czemu nie byś tu wskoczyć? Come on, bro! Ja tu się skakiwało, czy jak? No tak, jeżeli mogę tu... O, no! Come on stąd! Jest, dobrze! Teraz spieprzamy stąd, bo jest powitanie i to niemiłe. Gnarowe powitanie. Wszedłem w kurę, dostałem obrażenia? Are you serious? Nie można zabrać przeciwników na ziemi, niestety. Koniec takiego poziomu. Mówiłem, poziomy są bardzo szybkie tutaj.
I zdobywamy pierwszy element, który jest nam potrzebny. Pierwszy z czterech, jak pamiętam. Tak jest. Gudry dworki. Tak nazwę ten odcinek. Gudry dworki. Okej. Kolejny poziom przed nami, panie i panowie. Jest to grobowiec Ramzesa. Jeden z moich ulubionych poziomów w sumie. O! Dobra, niemiły start, panowie, trzeba przyznać. Zapisuję grę. I chciałem zobaczyć moje wyniki. Czy mogę? Jakie statystyki? Najlepsze wyniki? Nie zobaczę, że miałem wszystkie sekrety na poprzednim poziomie. Shit! Chyba, że jest w Netflixie, poczekajcie. Statystyki, no jest. Hatshepsut, grobowiec Ramzesa, piaszczysty kanion, sekretów 4 na 6! Pominąłem gdzieś 2 sekrety. Shit! Okej, okay, ale to był pierwszy odcinek Siriusam. Classic, pierwsze starcie. Seria będzie bardzo fajna, seria będzie krótka, to przede wszystkim. Także miejcie na uwadze. Będę starał się oczywiście wrzucać odcinki częściej, ale... Dasz mi dokończyć? ale wiecie jak to jest, że mam kilka serii różnych i co dwa dni wrzucam filmy, także wiecie, że na przykład maksymalnie Siriusam byłby co tydzień, no nie? Więc wiecie, o co mi chodzi. Dajcie znać, co myślicie o tej grze, o tej serii, o tym pierwszym odcinku. I mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. I sorry za problemy techniczne. Wiecie jak to jest, jak ktoś zaczyna serię z jakiejś gry. I szczególnie ze starej gry. Stare gry lubią się wywalać. Także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, na cześć, pa. I zapraszam was na kolejne odcinki z Siriusama pierwszego starcia. Trzymajcie się, pa pa.